Cześć kochane dziewczyny, cześć kochani chłopacy. U mnie jest wtorek. Wy będziecie ten filmik oglądali w środę, więc u nas będzie poranek, bo wiecie, że moje filmy publikuję zawsze o 7 rano. No jedynie piątkowy, ten z losowaniem, będzie publikowany troszeczkę później, bo najpierw będzie w piątek losowanie. Właśnie przypominam cały czas, że w tym odcinku, gdzie mówię o 3000, zapraszam Was, subskrybentów, do wzięcia udziału w losowaniu, tylko cały czas powtarzam, bo zaglądałam do Was, dziewczyny, trzeba mieć otwarte subskrypcje. Otwarte subskrypcje to jest to, że jak ja wcisnę u Was taki guziczek kanał, który jest w zakładce, i otworzą mi się Wasze subskrypcje i zobaczę, że subskrybujecie mój kanał, wtedy bierzecie udział w losowaniu. Patrzyłam, gro z Was ma zamknięte subskrypcje, także te losy nie będą brane pod uwagę. Także przypominam, kochane tylko dziewczyny, a w piątek będzie, w ten piątek będzie losowanie. I teraz chciałam Wam opowiedzieć, że mamy taki fajny kubek, który nie będzie mnie rozpraszał. Tak mam taką nadzieję, że po prostu jak na niego zerknę, to do brzegu, Grażynko, do brzegu. I tu jest nasze zdjęcie. Nie wiem, jakie będzie. Mamy jeszcze trzy. Nie wiem, czy wrzucimy je do sklepu. Jeszcze nie wiem, czy może to będą prezenty. Nie wiem, może zamówimy jeszcze taki kubek. To będzie dobry dzień. I tutaj jest jeszcze nasz domek. To była Mimi, jeżeli to widzieliście. Tak prezentuje się nasz kubek. Grafiką zajął się Wojtek. Kochani, dzisiaj będzie o cudach. Ja wiem, że tą historię znacie, ale tak dużo jest nowych osób, więc kto zna historię o cudach, to niech pójdzie sobie do kuchni, zaparzę sobie herbatę. Opowiadam tą historię, dlatego, bo ta historia jest dla mnie bardzo ważna. Po pierwsze. Po drugie, gro z Was, jestem tego święcie przekonana, są na podobnych albo na innych zakrętach życiowych, ogólnie na zakrętach życiowych. I bardzo często tą historię sobie przypominam i dalej powiem i dalej przedłużę ten temat, a potem Wam powiem o weekendzie. Bo to wszystko, niby to jest coś innego, ale to się wszystko razem wiąże do jednej całości. A więc, kochani, kiedy rozstałam się z pracodawcą, u którego pracowałam 30 lat, to wydawało mi się, że zdobycie kolejnej pracy to jest po prostu... No, to tylko nam się czasami wydaje. Czasami właśnie też tak czytam, czasami znajduję czas przeczytać komentarze, może nie na moim kanale, ale na kanałach innych. I tak jesteśmy, tak potrafimy udzielać takich dobrych rad, bo nigdy nas to nie spotkało, więc tak naprawdę nie wiemy, jak byśmy się zachowali. Nie straciliśmy nigdy mieszkania, no, co niektórzy stracili, tak? Ja doświadczałam braku pracy, więc wiem, czym to smakuje. Jeżeli ktoś tego nie doświadczył, więc nie zrozumie mojego mówienia. Bo tylko ta osoba, która to doświadczyła, może zrozumieć. No chyba, że się ma tak dużo w sobie empatii i chce się wejść w buty drugiego człowieka. Więc, kochani, wtedy byłam na takim życiowym zakręcie, takim naprawdę, naprawdę mocnym życiowym zakręcie, bo syn chodził do szkoły, bo trzeba było zapłacić mieszkanie, bo trzeba było z czegoś nas utrzymać. No i tutaj okazuje się, że zasiłek dla bezrobotnych się skończył i mam się wszystkich prac. Gdybym opowiedziała Wam swoją historię, jakich ja prac się imałam i pracowałam z Ukrainkami przy taśmie. Nie, no po prostu to jest długa, długa historia. Po prostu
Należałam do osób, które szukały rozwiązania, które pracowały. O tak, powiem. I zdarzyło się tak, że o swoich bolączkach opowiadałam pani, do której chodziłam do kiosku. A tak się zdarzyło, że pani Krystyna zajeżdżała tam po gazety, więc kiedy rano zatrzymywała piękny, drogi samochód, wysiadała do tego kiosku odebrać gazety. No i też przy okazji rozmawiała z panią w kiosku, mówiąc, że potrzebuje kogoś zaufanego. Więc pani z kiosku poleciła mnie i tak spotkałyśmy się pewnego razu na parkingu przed blokiem, w którym mieszkałam. Potem pojechałam do niej do domu i pomagałam jej w sprzątaniu. Tak, pomagałam jej w sprzątaniu domów. I w międzyczasie poznawałyśmy się lepiej. Rozmawiałyśmy ze sobą. Pani Krysia miała w sobie ogrom empatii i ona mi powiedziała: Grażyna, bądź cierpliwa, pomogę ci załatwić pracę. Wtedy okazało się, że pani Krysia ma własną przychodnię w Gdyni, dobrze prosperującą. No i stało się tak, że też miała znajomych lekarzy, którzy otwierali inną przychodnię, którzy mieli tak mało czasu, więc którzy potrzebowali kogoś do poprowadzenia. No i pani Krysia poleciła mnie, więc oczywiście byłam na rozmowie kwalifikacyjnej i to była dalsza konsekwencja dalej, to już zawdzięczam sobie, bo oczywiście kwalifikacje jakieś musiałam przejść, rozmowę kwalifikacyjną. I pani Krystyna w tamtym czasie, jak byłam u niej, powiedziała mi tak: widzisz, Grażynko, ludzie, osoba bardzo wierząca, chodząca do kościoła, ludzie oczekują cudów, ale takich biblijnych, nie zważając na to, co spotyka ich na ziemi. Czy cudem nie było to, że się spotkałyśmy? Tak, to był wtedy cud. Nie wiem, czy byłam zdziwiona, że dla pani Krysi to był cud. Dla mnie na pewno. Miałam bardzo fajną pracę, którą bardzo, bardzo lubiłam. I właśnie zawsze o tym pamiętam, o tym cudzie. I dzisiaj też się stał cud. Dzisiaj co prawda zażartowałam do Wojtka, gdzie jest nasz slow life, ale tak, wiosną nie ma na wsi slow life. Nie chciałabym was tutaj, że pokazujemy czasami sielankowe życie, ale wiosna jest intensywna. Szczególnie wtedy, kiedy chce się mieć własne warzywa. Jest naprawdę pracowita. Także wiosna to nie tylko te piękne widoki, kwitnące kwiaty i grusze, ale to jest praca. Żeby coś osiągnąć, znaczy swoje warzywa, to jest cały czas praca, praca i jeszcze raz praca. Ale nie chcę marudzić i nie chcę narzekać, bo ja ze swojego życia jestem bardzo zadowolona i nawet zastanawiałam się dzisiaj dlaczego, bo ktoś tam powątpiewał, bo nie muszę, ja nie muszę tych warzyw uprawiać, ja po prostu chcę, ja nie muszę tworzyć swoich deseczek, ja po prostu chcę, bo ja to bardzo lubię, a przede wszystkim nie mam żadnego pracodawcy, sama dla siebie jestem pracodawcą, dlatego czuję się wolnym człowiekiem i to powoduje u mnie szczęście, poczucie wolnego człowieka, od nikogo uzależnionego, od żadnych znajomości i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I teraz jeszcze o tym cudzie chciałam wam powiedzieć. Wojtek wczoraj zmontował film i
będzie taka mała dygresyjka i właśnie jeżeli mówiłam we wcześniejszych filmach o jego wiedzy. Więc kochane dziewczyny i kochani chłopacy, i właśnie o takiej wiedzy mówiłam, że Wojtek czyta i książki, i gazety, ale ja po prostu wiem, że jak pojedziemy do jakiejś miejscowości, to on mi o tej miejscowości opowie. Dla niego to nie będą bezosobowe domy. On pozna, on opowie mi całą historię danych miejsc. To sobie w nim cenię właśnie, tą wiedzę. Taką wiedzę sobie w nim cenię. I nastawił ten film na premierę i było 60 osób. Było 60 osób, była Iwonka. No, nie chcę wymieniać, bo byłam tak zdziwiona. No po prostu pomyślałam sobie cud. Ja pamiętam, kiedy przez pomyłkę wstawiłam premierę, bo jeszcze uczyłam się YouTube'a i ten film mój został opublikowany i nie było nikogo. Także dla mnie dzisiaj był cud i ten cud był dzięki Wam. I to chciałam właśnie Wam powiedzieć. Dla mnie to są cuda. Ja takie cuda zauważam. Cudem jest to, że zamawiacie u mnie pracę, zamawiacie nasze książki. I to zamieszanie to też właśnie na pocztę spakować, wysłać, sprawdzić, czy są na stanie moje prace. Także działo się dużo. I jeszcze teraz już wrócę do tego, co robiliśmy w weekend. Sadziłam pomidory, które dostałam część od Agaty. Agatko, bardzo Ci bardzo dziękuję. Agata jest z Górowa. I to jest też w tych ludziach tutaj takie właśnie niesamowite. Takie przyjeść do mnie po pomidory. Taka bezinteresowność mnie po prostu zawsze rozbrajała. I co? I właśnie, i to są takie cudy, które mi się przytrafiają, których bardzo się cieszę. Zegar będzie bił tylko dwa razy. Dobrze, powiedziałam o cudach. I teraz tak streszczę Wam weekend i tą dygresję, że na wiosnę nie ma slow life, bo tutaj jest praca. Ja, wiecie co, odchodzę już od kwiatów takich w skrzynkach. Nie, wiecie co, mamy tak duży warzywniak, warzywnik i tak duży ogród, że ja już odpuszczam wszystkie kwiaty w pojemnikach, bo to jest podlewania i dbania i podlewania. Naprawdę, mamy łąki w okolicy tak piękne, że mi te łąki w zupełności wystarczają. Ale właśnie, i tutaj jest ale, ponieważ ja kiedyś dawno temu dostałam właśnie takie kłącza kwiatów. Mi osobiście one się bardzo podobają, Wojtkowi się nie podobają. Nie wiem, jak one się nazywają. Mają takie bardzo duże zielone liście, ale niewielkie pomarańczowe kwiaty. I przywiozłam taczką, chyba jechałam aż 3 czy 4 taczki, przywoziłam ziemi, które mam przykryte taką czarną folią, żeby chwasty nie rosły. No i ponasypywałam tej ziemi do tych chyba 10 donic i posadziłam tam właśnie te kłącza, czy te cebule, nie wiem, jeszcze nie wiem, co to jest kłącze, czy to jest kłącze, czy to jest cebula, nie wiem, nieważne. I w każdym razie postawiłam te doniczki. Ja doniczki miałam, jak kupowałam roślinki u pana Marka, postawiłam wzdłuż domu. Więc skoro nie doniczki, to dlaczego teraz te doniczki? Bo
Kochani, czasami nie mamy na coś wpływu, to chcę Wam powiedzieć. Czasami nie mamy na coś wpływu. Nie mam na to wpływu, że mamy nieotynkowany dom. Nie możemy sobie pozwolić w tej chwili na otynkowanie tego domu, a ponieważ nie chcę patrzeć na ten brzydki tynk, więc postawiłam doniczki z taką nadzieją, że jak te kwiaty urosną, to zasłoni mi ten tynk. I wtedy będzie ładnie. Tak właśnie robię w swoim życiu. Jeżeli nie mam na coś wpływu, to chociaż to, jeżeli nie mogę czegoś zmienić, to chociaż to zasłonię. Po co się szarpać? Myślę jest taka, po co się szarpać, jeżeli na coś nie ma wpływu? Więc, żeby łatwiej się żyło, więc może lepiej po prostu zasłonić. I co, no i tych pomidory. I tak ten weekend to była chwilowa tylko wizyta u Ani i u Jarka, a potem tak intensywnie pracowaliśmy. No i jeszcze pracowałam w warsztaciku, powstało troszeczkę aniołów. Ale to wiecie, to jest wszystko długi proces, bo najpierw trzeba przygotować deskę, potem grafika odpowiednia, potem jeszcze farby, dobrać kolory, potem polakierować. Właśnie lakier znowu poszedł do góry, kochani. Wojtek mi mówił, o 26% poszedł lakier akrylowy do góry. No właśnie, i potem trzeba było tak porobić zdjęcia, pomierzyć te prace, zrobić opis, wysłać to do Wojtka, bo Wojtek już wrzuca to wtedy do sklepu. Także parę aniołów udało mi się zrobić i zostały wrzucone do sklepu. No, taki był weekend. Mam nadzieję, że już po prostu cały omówiłam Wam. Niby 2 dni, a jest dzisiaj środa, a ja jeszcze nie mogę z niego wyjść. Teraz już będę na bieżąco, więc będę mogła Wam pokazać ogród ten kwiatowy i warzywnik. No i w czwartek jadę na ryneczek po rozsady. No i będę sadzić. U nas jest to znacznie później, ale o tym będzie innym razem, jak będę sadzić. I dobrze, kochane dziewczyny i kochani chłopacy, dziękuję, że jesteście. Dziękuję, że zamawiacie moje prace. I prace, i książki, i że uczestniczycie w naszym życiu wiejskim. Nawet wtedy, kiedy czasami tak mówię, że jestem zmęczona. Tak, naprawdę, jestem dzisiaj zmęczona i dobrze, skarby. Trzymajcie się. Do następnego razu. Pa, pa. Dobrze, Google, żonko.